Słuchaj, Żurom, w moim świecie nie wytrzymałbyś nawet minuty. Czekam na te MMA VIP 3, jak na kolejny dzień, jak na chleb dla mojego syna. Rozpierdolę cię! Dzień dobry, Monika Laskowska, TV Reklama. Jest ze mną Kazik, Klimat Kartel. Zawalczysz na MMA VIP 3. Powiedz mi, skąd taka decyzja? Decyzja nastała na pewno od włodarzy tutaj tej organizacji MMA VIP, czyli od Marcina Najmana, od Darka i też przez to, że Andrzej podjął te rękawice, Andrzej Żuromski, bo to będzie z Andrzejem Żuromem walka na MMA VIP 3 zaraz po wakacjach. Decyzja taka powstała po prostu, bo włodarze się zgodzili na to, a ja jestem chętny się bić, jestem ze sportowej rodziny. Co się wydarzyło między wami, między tobą a Żuromem? Między mną a Żuromem? Wstawiłem się po prostu za kolegą, za Pomidorem z dawnej firmy, to jest raper, pozdrawiam Pomidor. Wstawiłem się za Pomidorem, bo po prostu wynikła afera internetowa, której uważam nie powinno w ogóle być w internecie takiej afery. Trochę też bardziej Krzycha znałem niż tych chłopaków, którzy tam się z nim kłócili w tym momencie. Widziałem, jaki tam jest problem. Ogólnie cała rodzina jakoś to też na pewno odebrała u niego negatywnie, u mojego przyjaciela i wstawiłem się za Krzychem i automatycznie w tym momencie stałem się przeciwnikiem Żuroma, czyli jakimś tam jego wrogiem i po prostu wszystko to zeszło do poziomu ludzkiego, dogadaliśmy się w sumie tak po części, tylko że mamy inne zdanie nadal i dlatego będziemy się bić. Chcecie wyjaśnić sobie po prostu? Będziemy się bić po prostu na MMA VIP 3, będzie się lała krew, będzie fajnie. Mówisz, że twoja rodzina sportowa? Tak, mam bratanka, teraz zdobył mistrza Polski w wieku 15 lat w swojej wadze. Poza tym brat jest trenerem od boksu, też kiedyś miał sparingi z Andrzejem Gołotą, też miał w swojej wadze kiedyś w 96 roku mistrza Polski zdobył. Także mamy sportową rodzinę, jesteśmy bokserami, brat jest trenerem, ma swoją szkołę boksu, też ma tam trenerów od MMA, mamy swoją szkołę w Toruniu. Jestem sportowo nastawiony od nie pamiętam już czasów, od ponad 10 lat to na pewno jestem w sporcie. Także nie boję się bić w klatce. Byłem w trudniejszych sytuacjach, bywałem, życie różnie mi pokazywało i złą drogę i teraz lepszą, bardziej legal idę. Uciekam w ten legal całkowicie jak mogę, dlatego też chcę się bić, ale to nie jest też ważne. Chcę, żeby pokochali mi ludzie, fani i ogólnie nie zależy mi tak bardzo na kasie, jak na tym honorze, który trzeba w tym Polakom przedstawić teraz, że jednak ten Kazik ma rację trochę i potrafi nie tylko tam krzyczeć w tym internecie, a ma tyle odwagi, żeby wejść i się bić z chłopem większym od siebie albo równym. Dlaczego ci zależy na tym, żeby ludzie cię polubili? Rozwijam swój kanał YouTube, też ogólnie jestem raperem. Kończę ogólnie, jestem w trakcie końca płyty KK Kartel. Będę się starał, żeby to był jak najlepszy materiał, czyli żeby ten hip-hop był dobry na tym. Dlatego też mam kontakt z najlepszymi producentami w Polsce, kupuję od nich produkcje muzyczne z licencjami, czyli drożej niż tam ukradłbym gdzieś komuś albo ktoś by mi podrobił taki beat. Wszystko robię tak po kolei jak trzeba, czyli też jakąś tam karierę swoją w YouTube rozwijam. Takie MMA VIP, walki i też te medialne pomogłyby mi w tym na pewno. Sporo już zainwestowałem w siebie, dlatego chcę się dalej rozwijać. I zależałoby mi na tym, żeby ludzie mnie po prostu lubili bardzo. Nie tylko, żeby docenili cię. Tak, niektórzy po prostu nie lubią moich tekstów, bo po prostu są nawet za bardzo uliczne, czasami trochę przestępcze teksty i przez to po prostu ludzie mogą mnie niektórzy odbierać nie do końca fajnie, ale mogą mnie poznać też jako człowieka na co dzień, mogą mnie poznać w klatce, w której nie będę się bał bić z przeciwnikami, na przykład jest tak, że na przykład Andrzej ma pewnie jakichś swoich niefanów, którzy mu dają te dislajki, ja też mam swoich niefanów, którzy dają dislajki, ci jego niefani przejdą pewnie później do mnie, moi do niego i to tak się wymiesza, każdemu to pewnie medialnie pomoże. W twojej twórczości na pewno słuchać twoją przeszłość. Powiedz mi, jaka jest różnica między kiedyś a teraz w twoim życiu? Różnica między kiedyś a teraz jest taka, że teraz już całkiem bez konfliktu z prawem praktycznie staram się uciekać w legal. Kiedyś po śmierci mamy miałem 18 lat, jak moja mama zmarła. Dzisiaj dzień mamy. Tak, dokładnie. Dzisiaj jest ten pamiętny dzień. Byłem na cmentarzu, zaniosłem znicz, kwiaty oczywiście. Nic więcej na dzień dzisiejszy nie mogę zrobić. Zmiana moja była wtedy taka straszna, że jak mama mi zmarła, miałem konflikt z prawem, pobiłem. Ile miałeś lat? 18 lat miałem. To byłem, w sumie byłem już dorosły, ale to nadal dzieciak, nie? Bo 18-latek nie ma zbyt dużego oglądu na świat.
po prostu poszedłem w złą drogę, pokłóciłem się z Bogiem ogólnie w tym czasie, pobiłem policjanta, miałem czynną napaść. Byłeś zły za mamę? No byłem zły po prostu za to, że zmarł tak dobry człowiek, pracowity, ambitny, który mnie wychowywał i zawsze chciał jak najlepiej. Dlatego poszedłem na stronę zła, bo nie byłem świadomy tego, co robię, wtedy miałem jakieś emocje takie złe, negatywne, byłem tym w sensie małolatem, nie? 18 lat miałem. Trochę zrobiłem po prostu złego i to była moja zła droga, że poszedłem w tą drogę trochę przestępczą, co za tym się niosło, że musiałem odbyć jakąś karę pewnie w zakładzie karnym i taka kara była spora, uważam, i po tym czasie duża zmiana jest od wtedy, że cały czas ambitnie inwestuję w legal. Pierw zacząłem ciężką pracą z rodziną wspólnie, która zawsze była przy mnie, rodzina zawsze była przy mnie, mimo tych kilku lat nieobecności mnie po tej stronie, zawsze byli ze mną, wspierali mnie. I też postanowiłem, że po wyjściu z tego zakładu karnego, z ciężkich rygorów, że będę taki, że w sensie nie będzie mi wstyd iść do pracy, skoro rodzina pracowała, żeby mi coś dać, żeby mi tam pomóc do tego zakładu karnego, to nie będzie mi wstyd, żeby pracować też wspólnie z rodziną, bo mamy tam swoje działalności w rodzinie już od mnóstwo lat w sumie. I po prostu poszedłem z nimi do pracy, odczepił się ode mnie wymiar sprawiedliwości, jak zacząłem pracować. Wiadomo, zaglądają, bo to jest Polska, jest inwigilacja, ale ja się staram, cały czas robię legalne rzeczy, teraz rozwijam swoją markę odzieży, jest wszystko na dobrej drodze. W zakładzie karnym też się biłeś? Oczywiście. Walczyłeś? Oczywiście, nie no, to jest właśnie taki charakter mój, który przenoszę wam do klatki, z prawdziwej klatki, takiej z ciężkich rygorów, gdzie siedziałem z chłopakami za morderstwa, w różnych sytuacjach byłem przez długi okres czasu pozbawiony wolności. I to są takie sytuacje życiowe, gdzie naprawdę człowiek się już wyzbył całkowicie chyba strachu. Byłem w takich sytuacjach, gdzie no nawet nie chciałbym tego opowiadać w telewizji za bardzo, bo to dzieciaki oglądają później i takie rzeczy, ale naprawdę no, to było bardzo często, że na przykład na korytarzu musiałem chłopa 130 kilo, musiałem go tak podejść i mu, przepraszam, przeklęć, zajebać, żeby po prostu od razu padł. I tam były takie sytuacje po prostu. I ja sobie poradziłem w takich sytuacjach, w takich trudnych chwilach życiowych. Miałem jakąś agresję, bunt wtedy po tej śmierci mamy, pewnie depresję jakąś do tego. Wyszedłem z tego po 5 latach, wszystkiego myślowo i ogólnie tokiem myślenia, że mama przecież by chciała, żebym ja był fajnym chłopakiem, normalnym, dobrym ojcem, żebym później był dobrym tatą i głową rodziny też, żebym założył tą rodzinę, żebym był fajnym chłopakiem. Dlatego po 5 latach do mnie dotarło. Krótko później mnie wypuścili z tego zakładu karnego, no w sumie nie krótko, dla niektórych to było pewnie kawał życia. Ja tak mogę powiedzieć, nie? I kurczę, zmieniłem się po prostu całkowicie. Przestałem mieć w sobie agresję i wrogość tak do ludzi i zacząłem mierzyć siebie swoją miarą, a nie innych. I po prostu jest coraz lepiej na tej wolności. W klatce sportowej obowiązują jednak zasady. Poradzisz sobie z nimi? Dasz radę? Czy to będzie właśnie taki etap, że zaczniesz właśnie żyć z zasadami, z regułami? I będziesz się nimi starał kierować. Sport to sport. Ja odróżniam, na szczęście zawsze jestem świadomy, bardzo dużo na tym straconym czasie czytałem psychologii i w ogóle psychologia to jest też jakiś mój sposób na życie. I uważam, że do klatki wchodząc sportowej będę to odróżniał, będę wszystkie te zasady, czyli zasady jak zasady. Jeśli tam mi powiedzą, że tu mają takie reguły, w sensie to nie są zasady, tylko jakieś tam mają swoją regułę w tej klatce, ja się do tego na pewno dostosuję. Nie będę robił żadnych fauli, ani nic z takich rzeczy, na pewno to będzie wszystko na poziomie sportowym. Też mam mnóstwo sparingów za sobą, jestem z tej sportowej rodziny. Często chłopacy, którzy występują teraz na galach, na różnych nagromdach i na przykład na, kurczę, Wotore. Kiedyś jeszcze, jak zaczynałem te swoje takie poważniejsze boksy, miałem okazję z nimi sparingi robić, jeszcze nie byłem tak silny wtedy jak oni, ale już teraz jako rola moja youtubera dorosłem do tego, że jestem w stanie wejść do oktagonu i bić się z tymi youtuberami ze swojej tej właśnie sceny, którą tutaj budujemy, i hip-hopowej, i tych youtuberów, z którymi będziemy walczyć na galach. Jestem w stanie robić to z godnością, żeby wstydu nie przynieść, i na pewno będzie to sportowe zachowanie do końca. Ale wiesz, w walce, tak jak i w życiu, są i wygrane, i przegrane. Jak nie uda ci się wygrać, wrócisz na złą drogę, czy będziesz starał się konsekwentnie podążać w nowym kierunku? Oczywiście, że będę cały czas na dobrej drodze, nawet jeśli porażki budują człowieka przecież. To jest tak w życiu, że człowiek
ambitny, mądry, wyłapie to, że porażka go zbuduje, stworzy silniejszego, przyjdzie drugi raz w to samo miejsce i zrobi to jeszcze lepiej po prostu. To tak jak z prawem jazdy, nie? Człowiek ma jakiś egzamin, czy tak jak dzieciaki teraz w tych czasach mają tych egzaminów dużo, dużo więcej i dzieci podchodzą do tego tak, że to jest tylko zwykły egzamin. Też tak może człowiek podejść, przygotować się oczywiście jak najlepiej, na tyle co się da, na tyle co ambitny jest człowiek fizycznie i silny i na tyle co potrafi mieć w sobie wydolności i tego charakteru. Jeśli los trafi taki, że nie wygram tej walki, na pewno się nie poddam. Przygotuję się jeszcze bardziej wtedy i będę prosił o kolejną walkę albo o rewanż. Znasz już przeciwnika swojego? No, Andrzej Żuromski. Teraz na gali MMA VIP 3 po wakacjach. Dzieli nas ta gala VIP 2, na której Andrzej teraz walczy z tym fajnie polubieńczy przez ten wywiad. Ogólnie ostatnio Monika naprawdę z tym antykonfidentem, nie? Jak kurczę, zapytałaś go wprost, bo ty tego nie rozumiesz jako kobieta. Ale ja to po prostu wyłapałem i to mi się spodobało. Tak, walczę po antykonfidencie, ja jestem przeciwnikiem Andrzeja Żuromskiego. On ma podpisane tutaj na VIP-ie 3 walki Andrzej Żurom. Ja jestem na drugiej gali tuż po wakacjach. Też niedawno miałem rękę złamaną, nawet nie wiem czy zobaczysz, tu były druty wyjmowane w ogóle z tej dłoni. To była kość śródręcza i kurczę, lekarz pozwolił mi walczyć już od września na spoko, także akurat na wtedy jest mój dobry czas. Czyli dochodzisz teraz do formy? Formę już mam, biegam, trenuję, robię mnóstwo. Jeżeli chodzi o rękę. Tak, ale z ręką nie jest do końca jeszcze, nie? Życzę ci w takim razie powodzenia i widzimy się, mam nadzieję, na pewno się widzimy przy MMA VIP trójce. I będziesz na gali dwójce? Pewnie będę na gali dwójce, jeśli nie pozwoli mi czas albo syn, bo mam też dzieciaczka, chyba że jakaś laska mi nie pozwoli, z którą na przykład żyję, to też będę, to nie wiem, zobaczę co będzie wtedy, zobaczę jaki to jest dzień, ale na pewno będę to oglądał pay per view, a jeśli nie będę oglądał pay per view, to będę tutaj na tej gali i na pewno będę w tym uczestniczył. Dziękuję bardzo za rozmowę. Wzajemnie. Dziękuję.